Bytom był jednym z najbardziej zindustrializowanych miast w Polsce. Udajmy się zatem na spacer, który poprowadzi nas szlakiem bytomskiego przemysłu. Zaczynamy od Sząbiery, gdzie znajdziemy Szyb Krystyna. To potoczna nazwa zabudowanej wieży wyciągowej, stanowiącej pozostałość po kopalni węgla kamiennego Sząbierki. Wieża w kształcie górniczego młotka jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów miasta. Stalowa konstrukcja z 7 pomostami obudowana jest cegłą klinkierową i mierzy 57 metrów. Do użytku została oddana w 1929 roku, a już 4 lata później na jej górnej platformie zainstalowano najsilniejszą wówczas w Europie maszynę wyciągową. W 2004 roku Szyb Krystyna został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Zwiedzając Sząbierki, nie można także pominąć elektrociepłowni. Jej charakterystycznym elementem jest kilkudziesięciometrowa wieża z tarczą zegarową o średnicy 5 metrów, gdzie kryją się rezerwowe zbiorniki wody kotłowej o pojemności 600 metrów sześciennych. Ponadto wyróżniają ją 3 kominy, z czego najwyższy mierzy 120 metrów. W elektrociepłowni, poza zabytkami o charakterze industrialnym, zachował się oryginalny wystrój i częściowe wyposażenie z lat 20. XX wieku. Od kilkunastu lat obiekt ten znajduje się na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, a w 2013 roku został wpisany do rejestrów zabytków. Teraz udajmy się na Bobre, gdzie możemy zobaczyć resztki zabudowań dawnej huty. W 1994 roku została postawiona ona w stan likwidacji. Obecnie pracuje tam jedynie koksownia. Idąc dalej ulicą Konstytucji, miniemy ostatnią czynną w Bytomiu kopalnię węgla kamiennego Bobrek Centrum. Powstała ona w latach 1907-1911, a jeszcze przed II wojną światową uchodziła za największą w Europie. W 1971 roku wydarzyła się tutaj największa w dziejach polskiego przemysłu wydobywczego katastrofa powierzchniowa. Wypływ wody spowodował wymycie gruntu, a następnie zawalenie się budynku nad szybie oraz stalowej wieży wyciągowej. Kopalnia Bobrek jest jedyną w Bytomiu, która przetrwała zmiany strukturalne w górnictwie. Obecnie wciąż wydobywa węgiel jako dwuruchowa KWK Bobrek Centrum. Nasz dzisiejszy ostatni przystanek to stacja kolejowa Bytom Karb Wąskotorowy. Stacja kolei wąskotorowych w Karbiu powstała w roku 1875 i obecnie jest to największa czynna stacja wąskotorowa w Polsce. Z sieci wąskotorowej, liczącej kiedyś kilkaset kilometrów torów, pozostał jedynie odcinek o długości 21 km. Prowadzi on z Bytomia przez Karb i Tarnowskie Góry do miasteczka śląskiego. W okresie letnim kursuje po nim kolejka turystyczna, która jest obiektem na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego.